Okej, witam wszystkich. Dzisiaj chyba piąty dzień zmagań z przyczepą. Obiecałem, że wam pokażę, że jak ten tył zrobię, jak go po prostu zrobię. No i zobaczcie, tak to wygląda. Wzmocniłem go dosyć zdrowo. Zaraz przybliżę się, tak, żeby wam pokazać dokładnie, żebyście sobie zobaczyli. Oczywiście dostałem powiadomienie. Zawsze tak jest, jeżeli nagrywam. No to zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie, tam wszystko wziąłem i po prostu ładnie usztywniłem. Widzicie? Tam jeszcze po środku pójdzie jedna listewka. Tu macie okno dookoła olistwane. Wszystko się trzyma bardzo sztywnie i stabilnie. Zaraz wam pokażę dokładnie. Oczywiście piankę powoli jakoś tam opanowuje. Już teraz przyczepa jest sztywna, stabilna i w ogóle się nie rusza. Oczywiście przyszło mi pismo, że muszę się stąd zawinąć do 21 czerwca, także jestem zadowolony, ponieważ osoba, która mnie podrąbała, pewno siedzi teraz w oknie, jest wkurzona, bo po prostu nie dopięła swojego, no. A muszę wam powiedzieć, że na tej dzielnicy jest około 90% osób bezrobotnych, także egzystencja ich na tym w ogóle świecie jest tylko dzięki temu, że ja w ogóle chodzę do pracy. No i ludzie tacy jak ja. A oni jeszcze mnie podpierdzielają. Muszę wam powiedzieć, że dozwonienie się do konsilu w Anglii to jest jakieś 2 godziny przy telefonie. Trzeba siedzieć i kurde się męczyć. No nic, odwrócimy się delikatnie. O, tam widzicie, zostało mi jeszcze tylko założenie tych paneli. Ale nic, chciałem wam pokazać ten tył tylko po to, abyście później zobaczyli, jak zostanie zrobiony. Później wlepię wam to, co mi przysłał konsil. Normalnie jest zabawne, no nie, że tu przyczepa nie może stać, że mam ją naprawić i 21 czerwca usunąć się stąd. Także normalnie tak jakbym miał pozwolenie, jakby teraz coś przyjechało, to po prostu pokazuję i do widzenia, nie? No, wkurwiają się wszyscy na mnie. Nie lubią mnie, wiecie, nie lubią tu Polaków. Naprawdę. Anglicy to rasiści. Hej, właśnie tak to wygląda. Zobaczcie, już ocieplone. Wszystko skleiłem ładnie klejem, także jest fajnie się trzyma. No nic, przyniosłem sobie dzisiaj takie, widzicie, 2 listwy i będę próbował to oklejać. Zobaczymy, co z tego będzie. Wczoraj jeszcze samochodem zgarnąłem takie jakieś dwie rzeczy. Nie wiem, co to jest, ale jest drewniane. No i się przyda, coś z tego na pewno zrobię. Użyję coś z tego. Także biorę się do roboty. Chciałem tylko wam pokazać, jak wygląda już ocieplona ściana tylna. Także wygląda w ten sposób. Popatrzcie sobie. No co, ja tam biorę się do roboty i kurde, działamy, nie? Działamy, bo czas leci, 21, niedługo muszę się stąd zawinąć, bo mam pozwolenie do 21. Dziwne, że mam pozwolenie do 21. Znaczy, jakbym nie mógł, to bym musiał od razu chyba zawinąć się, ale to w ogóle jest wszystko dziwne. O, jest piekielnie gorąco, już pierwsze płyty położyłem. Popatrzcie sobie. Nie mam za dużo tych płyt, ale postaram się znaleźć tak, żeby mi starczyło na tą całą ścianę. No bo później na to położę albo wykładzinę, albo tapetę, nie wiem jeszcze co. Może wy macie jakiś fajny pomysł, to mi go po prostu podpowiedzcie, nie? Ale ta strona tylna, powiem wam, jest normalnie pancerna. Teraz to jest pancerne, nie? Mucha nie siada, jak to mówią. Już nie będzie problemu z rączkami, gdzie rączki przymocować, żeby tam przyczepę po prostu przestawiać. O i zobaczcie, tam zamontuję półkę taką fajną, nie? Na długość będzie fajnie. Później dam listwy wykończeniowe takie dookoła tutaj. No i tam. Także plastikowe jakieś tam. Będzie super. No, to nara. O, zobaczcie, tam sobie robią. Nie ma problemu, no nie? Samochody stoją, sobie reperują. A mnie tu podpierdzielają. Mi się wydaje, że to są rasiści, wiecie. Ale nic tam. Zabiorę przyczepę. Postawię kampera. A co tam? Nie można dać za wygraną. Nie? Zaraz wam pokażę, jaką mam fajną piłę. Okej, włączyłem. Nie wiem jeszcze, jak ustawić tego gimbala, tak żeby obserwował moją twarz, ale myślę, że będzie widać moją twarz. Zobaczcie, tutaj mój kolega inżynier Kamil. Kupiłem na Carwoodzie taką piłę, zapłaciłem za nią 4 funty. Black & Decker, fajne. No i Kamil, zobaczcie, dorobił taką ładowarkę, nie? To chyba wydrukował tą część, widzicie, wkleił i jest na baterie teraz te lidlowskie, fajne, a przedtem było na niklowe baterie
te ciężkie, nie? Piła zasuwa, mówię wam, kurde, normalnie daje radę. Zresztą zaraz wam pokażę. Normalnie tchnie jak masełko. Dzięki, Kamil. Słuchajcie, na drugi dzień. Przyjechałem sobie dzisiaj o drugiej. Bardzo gorąco jest. Włączyłem wentylatorek. Także wentylatorek tam chłodzi mnie trochę z obok idą z garażu. No i zobaczcie, no wykończyłem ten tył już. Powiem wam, było ciężko, ale jest wykończone. Płyty są poklejone ładnie. Wszystko jest skręcone. Teraz wystarczy mi tylko wyszlifować, wyszpachlować i ewentualnie położę jakąś tapetę albo wykładzinę. Ale chyba wykładzinę. No i tutaj będzie od tej półki w tą stronę będzie taka duża łazienka. Bo muszę mieć taką dużą łazienkę, bo moja dziewczyna jest chora i ona musi mieć dużą łazienkę. I no co tam, zaraz wam pokażę drugą stronę. Wziąłem się za te panele na górze, tak? O, już zacząłem sobie je po prostu przykręcać. Pokażę wam mniej więcej, jakie narzędzia będą wam potrzebne, jeżeli będziecie zabierać się za remont takiej przyczepy. Wiecie, niezbędne są trzy wkrętarki i to musicie mieć te wkrętarki trzy, bo zarobicie się, bo jeżeli byście musieli zmieniać, wiecie, bity, to naprawdę długo trwa i to jest bez sensu wtedy, nie? Tak, te wszystkie wkrętarki, które tutaj widzicie, to ja osobiście zrobiłem baterię do nich, także ja już pracuję czwarty dzień na nich. Jeszcze baterie nie padły, tak? Także będziecie potrzebowali wkrętarkę do wkręcania. Tu macie, to jest po angielsku candacing, to jest taki do robienia takich dziurek, żeby tam wkręty weszły. Wiadomo, wiertarkę. Będziecie potrzebowali piłę, coś takiego, powiem wam, ekstra piła, naprawdę, kurde. No, jestem tak zadowolony z niej jak cholera. Nawet nie wiem, co to jest za firma, ale zaraz wam przybliżę. Nie? Jakbyście mogli coś takiego sobie kupić i po prostu baterie przerobić na litowo-jonowe, ekstra. No, taka imitacja Makity tego Flexa. Tu macie jakąś tam latarkę, wiadomo, będzie potrzebna. No i wyżynarka tak samo. Jeszcze mam tutaj takiego na 220 Flexa do jakichś tam większych rzeczy. Bo widzicie, i szlifierkę mam, staram się mieć praktycznie pod ręką wszystkie maszyny do wszystkiego. Jak robię po prostu, to wtedy robota idzie. Bo inaczej naprawdę nie będzie wam szła robota. No, zaraz wyłączę się i zaraz się włączę, jak to skończę, pokażę wam podsumowanie dzisiejszego dnia. To zobaczcie, jak macie wszystkie narzędzia pod ręką, to jest bardzo przyjemna sprawa. Bierzemy wiertarkę, nawrycam dziurki. Bierzemy rozwiertak. Nawiercamy. Wkładamy dwa skręty. Jeden tu. Drugi tu. Bierzemy wkrętareczkę. Tak można pracować, wiecie, inaczej nawet sobie dupy nie zawracajcie, naprawdę. Chcecie remontować przyczepę, bądź sobie zrobić jakiegoś karawana, musicie mieć komplet narzędzi koło siebie. Kręcą się tutaj ludzie. Takim nie pasuje to, że ja tutaj jestem, ale nic nie mogą mi zrobić. Fajnie sobie to załatwiłem, nie? Pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie. Jak coś robicie, to nie poddawajcie się. To oni mają problem. To nie wy macie problem, tylko to oni mają problem. To jest ich problem, że ja na przykład tutaj sobie robię. Oni muszą wykorzystać wszystko. Zadzwonili do Cancilów. Cancil wysłał mi takie zaświadczenie, że mam 21 tą przyczepę zabrać, bo przyjedzie ktoś na kontro. Osobiście to bym ciął to wszystko ręcznie,
Ale jak mam teraz pozwolenie do 21, to normalnie jadę piłą, nie? A co tam? No i co by tu powiedzieć? No, niech oni sobie dzwonią na policję, niech przyjeżdża policja. To mówię, to oni mają się denerwować, nie wy. Wy miejcie to w dupie. No. I tak najlepiej mieć takie założenie. Jeżeli ktoś was podpierdziela, to ten podpierdzielający ma mieć stres, ten podpierdzielający ma mieć źle. Wy się tam nie przyjmujcie. Wam nic nie zrobią. Samochody stoją, mogą stać. W razie czego najlepiej powiedzieć, że to są rasiści i koniec. Okej, skończyłem ten przodek. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda całkiem pozytywnie. Nie wiem, jakby sądzicie. Wszczekłem tam dużo pianki pod spodem, tak żeby to wszystko się trzymało. Pianka, zobaczcie, wywaliła dosyć grubo. Przez szczeliny. Widzicie? No i kurczę, jest fajnie. No, zobaczcie, tutaj tak samo. No i co tam? Jutro tylko zrobię półkę pod oknem. Będzie dobrze, zobaczcie. Tu zrobiłem plan dla dziewczyny, która zajmuje się szyciem. Firanek, tak? Czy tam zasłonek, jak to się nazywa? Na wszystkie okna. To Wicka powiedziała, że mi weźmie i uszyje. I nie chcę za to pieniędzy, chcę tylko, żebym zrobił hulajnogę. O, zobaczcie, jak to wygląda. I teraz patrzcie drugą stronę. Ładnie. To będzie wszystko pomalowane na taki kolor, jeszcze nie wiem jaki. Bo ściany będą ciemne z takim brokatem. Tak jak mam takie płyty. I będę chciał właśnie zrobić coś, wymyślić, żeby to wszystko pasowało. No co tam? No mówię, jutro będę robił półkę pod oknem. No zobaczcie, tu już zamontowałem tą rurę, widzicie, na pranie. No, taka prowizorycznie. Zaraz się odwrócimy do tyłu. Przejdziemy na przód przyczepy. Zobaczcie, wycieki są, ale to już są minimalne wycieki. Pamiętacie na początku, jakie były? Teraz są minimalne, ponieważ uszczelniłem to okno, ale jeszcze będę to wydziobywał wszystko i będę robił to dokładniej, wiecie? Także jeszcze wszystkie okna będę robił, ale to chyba już w Polsce będę robił. No i co? I tu mamy tył. Nie wiem, zaświecę może latarką. Ciemno się zrobiło. No, tył już jest skończony. Widzicie, tam w rogu już listwę zrobiłem wykończeniową. Pod oknem też już zrobiłem listwę wykończeniową. No i jutro będę myślał o łazience, która będzie właśnie w tym rogu, tak jak mówiłem, nie? Mam dużo takiego plastiku z pracy. On tutaj jest oparty, widzicie? Bo oni robią zbiorniki z tego i jak jest jakiś skrap, to mogę sobie tam wziąć. Tu już zacząłem robić taką ściankę. Może pójdę teraz tam w róg, żeby wam pokazać, jak ja to zacząłem robić. Oczywiście trzeba będzie ją wyszlifować całą, no widzicie, nie? Żeby to ładnie wyglądało, dać poprzeczne jeszcze listewki, żeby ona się nie wyginała, bo to jest, no widać, jedna listwa. No i tutaj będzie taka mała kuchenka. Może doprowadzę wodę, zobaczę, jak tam będę miał plan. To by było chyba na tyle, powiem wam, przejrzyście, jest fajnie. Zobaczcie, tu muszę jeszcze to wszystko pouszczelniać, jak widzicie. Dać listwy, żeby to jakoś tam wyglądało. No. Także jest ok. Trochę roboty jest zrobionej. Tu też tam jeszcze listwy jutro. I tu będzie plastikowe wykończenie, także będzie fajnie. No nic, no to by było na tyle. Na tym kończę ten odcinek. No i jutro przychodzę i robię dalej. No.